każdy ma takie ulubione miejsca, na jakie ma ochotę. Ale co może być fascynującego w spacerowaniu po torach kolejowych? Tenkolo to właśnie specyficzny miłośnik takiego sposobu spędzania czasu. Ale czy na pewno? On ma cel. Popatrzmy. Tagowanie słupów kolejowych w ten specyficzny sposób zaznacza swoje terytorium. Ma go tu sporo. Czyżby zabrakło obiektów w bardziej cywilizowanych miejscach? Takich, że tak powiem, bardziej na widoku? No bo jaki jest sens mazania po słupach, skoro niewielu to widzi? Ano widocznie jest. Bo być może tagowanie to jakiś feller ego. Poszedłby na jakąś randkę, spacer z dziewczyną, a tu zasuwa samotnie po torach z mazakiem? Jaki sens, jaka logika? Na szczęście w tym przypadku załapał się na kamerowanie. Popatrzmy, jak dzielnie taguje. Naniósł też swoje znaki na terenie innych kolegów, ale ci mieli większy sprzęt. Ego zostało zaspokojone. Spotkanie z sokistami było gratis. Na zakończenie mandacik. Na wsparcie Edo. Zależy, co kogo kręci. Kara za tagowanie nie była zbyt surowa. A może jednak nie wróci tu więcej?